Poranne pytania Radia Olsztyn. Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Naszymi gośćmi są dziś radni z Komisji Inwestycji i Rozwoju w Radzie Miasta Olsztyna. Pani Marta Kamińska, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Pan Jarosław Babalski, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Sporo emocji ostatnio także wśród naszych słuchaczy, sądząc po SMS-ach od słuchaczy, budzi temat planowanych inwestycji mieszkaniowych w centrum Olsztyna. Tutaj mowa jest głównie o dwóch działkach przy Głowackiego oraz przy Skrzyżowaniu Piłsudskiego i Dworcowej. Deweloperzy planują tam nowe inwestycje mieszkaniowe, natomiast nie do końca wiadomo, jaki będzie kształt tych inwestycji, jaka będzie wielkość tych nowych budynków. Natomiast wśród naszych słuchaczy pojawiają się też takie pytania, czy w ogóle w centrum Olsztyna jest jeszcze miejsce na nowe inwestycje mieszkaniowe. Państwa zdaniem, gdyby tak popatrzeć na rozwój miasta, to lepiej żeby mieszkaniówka lokowała się w centrum, czy raczej poza centrum stolicy Warmii i Mazur? Pani Marta Kamińska. Ja jestem zdecydowanie zwolenniczką, żeby jednak ta mieszkaniówka także w centrum była lokalizowana. Także dlatego, że kiedy mówimy o budowie mieszkań na obrzeżach miasta, to często jest to Faktycznie wygląda to, jakby to był Olsztyn, ale tak naprawdę jest to już poza granicami Olsztyna, chociażby stawigudzka, która się bardzo rozbudowała. I niestety powoduje to odpływ mieszkańców z Olsztyna, a mniej mieszkańców to też są mniejsze wpływy do budżetu. Mniejszy, mniejsze wpływy do budżetu sprawiają, że no, mamy mniej środków, którymi możemy gospodarować, możemy cokolwiek robić w mieście. I jestem zwolenniczką tego, żeby budować mieszkania w Olsztynie, w granicach administracyjnych Olsztyna. Tak, żeby te osoby, które tutaj mieszkają, to nie były tylko osoby, które mieszkają tuż za granicą, przyjeżdżają do pracy, korzystają z miasta, ale też, żeby jednak swój wkład do budżetu miasta te osoby miały. W granicach Olsztyna to też jest dość szerokie pojęcie, wykraczające dość mocno poza centrum. Jarosław Babalski, jak widziałby rozwój mieszkaniówki w Olsztynie? Bardziej w centrum, czy bardziej poza centrum? Proszę państwa, panie redaktorze, to jest pytanie do pana prezydenta, nie do mnie. To w gruncie e, rzeczy to jest pytanie e, do deweloperów, gdzie e, oni chcą e, budować, ale jeżeli pan jako radny miałby na to wpływ, to. Proszę pana, gdybym miał, miał wpływ na wiele rzeczy w Olsztynie zupełnie inaczej, by wyglądało dzisiaj nasze miasto to jest po pierwsze. A w całej rozciągłości taniówki. zgadzam się z moją szanowną koleżanką. Zaskoczy pana? Nie. Troszeczkę zaskoczył. E, bo nie trudno myślę, tu cokolwiek dodać. E, Mamy deficyt, jeśli chodzi o, o tereny inwestycyjne i to, i to zgłaszamy od dłuższego czasu. Mamy problem z lokowaniem nowych inwestycji. Jest no czas chyba jest taki, jest dość, dość intensywna w tej chwili zabudowa, jeśli chodzi o inwestycje i działania deweloperów. A to wynika z wielu przyczyn, m.in. z nadmiernie rozmuchanego od deficytu i potrzeby pieniędzy na różne inwestycje, które realizuje pan prezydent, w związku z powyższym rozsprzedaje co się da w Wolsztynie? No nie wszystkie sprzedawane ostatnio działki, to tak, są działki miasta. Tak, to zgadza się. Zgadza się. Ta przy Piłsudskiego ostatnio to nie jest działka. To jest, to jest działka po byłym... Po telekomunikacji no, po polskiej dawnej. Nale tak, wcześniej tak, należała do firmy ORAC. To się zgadza. Pytanie, które pan zadał, czy budować w centrum, czy bu budować na obrzeżach. Dlatego odpowiedziałem, że to jest pytanie do, do pana prezydenta. No, zdania uczonych będą tutaj podzielone. Jeśli na obrzeżach nie mamy terenów inwestycyjnych, czyli co, poza granicami administracyjnymi miasta. Nie, jako mieszkańc tego miasta uważam, że powinniśmy budować w granicach administracyjnych, ze względu chociażby, jak powiedziała szanowna moja przedmówczyni, ze względu na podatki. Niemniej jednak no, stwarza to określone problemy. Pramentna kongestia, którą mamy w Olsztynie, a to dopiero początek, ponieważ Olsztyn to jeden wielki plac budowy. Więc nie będę chyba zbyt, zbyt no, oryginalny, jeśli powiem, że to wszystko dopiero przed nami. Okres zimy, trudniejsze warunki na drogach. No, czeka nas. No, Trudny okres, co najmniej 20... 25 już miesięcy, bo liczę, liczę kiedy zakończy się inwestycja tramwajowa. No to właśnie, urania, skoro przy tym, skoro przy tym tak jesteśmy dalej, przy tak inwestycjach, dalej. które utrudniają nam jazdę Olsztynie. Budowanie poza centrum, tak wydawałoby się na pierwszy rzut oka, też może prowadzić do zwiększenia korków. Im więcej osób mieszka poza ścisłym centrum, tym więcej osób musi skorzystać albo z samochodu, albo z komunikacji publicznej. Czy nie jest tak? W pewnym sensie jest, bardzo dużo osób pracuje w centrum. Jest to też pewien plus, że jeżeli ktoś, zadaje na to powstanie budynek mieszkalny w miejscu podawnej telekomunikacji, to osoby, które pracują czy w urzędzie wojewódzkim, czy w urzędzie marszałkowskim, czy w urzędzie skarbowym, nie muszą już korzystać z pojazdów, żeby do pracy dojechać. Też może to mieć wpływ jednak na zmniejszenie korków w samym centrum miasta, aczkolwiek nie sądzę, żeby to było duże zmniejszenie. Myślę, że korki są takim problemem, z którym się każde większe miasto boryka i obawiam się, że będziemy się borykać z nim dalej, ponieważ coraz więcej osób korzysta z samochodów. To jest często tak, że w rodzinie są już dwa samochody, dzieci są dowożone samochodami do szkół, więc myślę, że jeżeli nie zmienią się pewne te takie nawyki, to. Problem korków nie zostanie rozwiązany tylko dlatego, że w centrum miasta pojawi się jeden, dwa, trzy budynki mieszkalne. Szanowni Państwo, mamy cztery minuty do końca audycji, więc rozwiązać problemu korków na pewno nie zdążymy. Natomiast chciałbym zapytać Państwa, jako radnych z Komisji Inwestycji i Rozwoju, która zajmuje się planowaniem przestrzennym w mieście. O plany zagospodarowania przestrzennego te działki inwestycyjne, o których mówiliśmy, Głowackiego, Róg Piłsudskiego i Dworcowej, to są działki, na których nie ma planów zagospodarowania. Te pytania od mieszkańców, którzy obawiają się, co tam powstanie, wynikają właśnie z tego, że bez planu my nie wiemy tak do końca, co tam będzie mogło być. Wszystko będzie zależało od warunków zabudowy wydawanych przez ratusz. Jeżeli popatrzy się na mapę, to w Olsztynie tak mniej więcej połowa powierzchni miasta jest objęta planami zagospodarowania. Czemu nie uda się objąć całego Olsztyna planami zagospodarowania, a może dążyć do tego, żeby objąć cały Olsztyn planami zagospodarowania. To teraz może pan Jarosław Babalski. Najpierw. I oto jest pytanie, panie redaktorze. Plany są niczym, planowanie wszystkim, powiedział swego czasu generał z okresu II wojny światowej Dwight Eisenhower. Ale ja sobie nie dworuję z tego powiedzenia, bo ono jest niepozbawione głębokiej, głębokiego sensu. Pytanie jest o ideę, o ideę tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedź prosta brzmi tak im mniej planów, tym gorzej dla nas. Za plany, za przygotowanie planów odpowiada pan prezydent. Jak to wygląda w naszym mieście? Fatalnie, proszę pana, pan powiedział 50, około 50%. Ja powiem inaczej. Oficjalne dane mówią o pokryciu planami zagospodarowania przestrzennego w granicach 56%. Ale to jest, to jest miernik, który idzie z ratusza. Jeśli odejmiemy od tych 56%, na przykład 11-12%, który zajmuje las miejski, jeśli odejmiemy 15 jezior cieków wodnych, które są w Olsztynie, to się okaże, że mamy pokrycie miasta w granicach 40, może 45%. W Warszawie to jest 37%, we Wrocławiu 57%, Kraków 55%. To to jest różnie, ale zajmujemy ale tak czy się... Inaczej za mało. Za mało. Oczywiście miasto powinno być pokryte planami. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ mamy kontrolę nad tym, co się, co się będzie budowało. A tak to mamy kontrolę tylko albo nadzór tego. Czysto iluzoryczny. Potem mamy takie kwiatki jak przy Mili Plater, potem mamy takie kwiatki jak przy ulicy Bartosza Głowackiego. Yy, I to trwa. Yy, kiedyś zadałem pytanie na Komisji Gospodarki, yy, zadałem pytanie pani wiceprezydent, które sobie, którą sobie wysoko cenię, ale yy, dlaczego tak jest? Dlaczego miasto nie przyjawia dość i determinacji w, no w opracowaniu planów? Yy, proszę pana, wie pan, jaką usłyszałem odpowiedź, proszę państwa ponieważ nie ma to wpływu na cenę działki. Taka mniej więcej była odpowiedź, ponieważ nie ma to wpływu na sprzedaż i cenę działek, które są w obrocie. No i trudno się z tym nie zgodzić, jeśli popatrzymy, jakie były ceny na Bartosza Głowackiego 21. Tutaj czytam, że po budynku telekomunikacji cena wywoławcza była 23 miliony. Więc wszyscy są zadowoleni, tylko nie my, mieszkańcy. Zadowolony jest pan prezydent, zadowoleni są deweloperzy. No i ten matrix trwa w naszym mieście. Pani to jest Kamińska. odpowiedź. Czy pani jest zadowolona Ostatnie, zdanie, Dobrze, ostatnie zdanie. Ja czytałem pewne, bo trzeba słuchać ludzi, trzeba rozmawiać i czytać pewne komentarze. Miasto gra planami. Takie określenie, ono mi się bardzo spodobało. Miasto gra planami. No to może radni powinni bardziej w to wejść? Czy pani nie zgadza się z tym, że tych planów jest za mało? Pozwolę się sobie przynajmniej częściowo nie zgodnić z kolegą, żeby nie było tak, że jesteśmy całkowicie ze sobą zgodni. Zepsuła pani dobrą atmosferę. Bardzo mi przekro. Natomiast owszem, są pewne miejsca, w których moim zdaniem nie ma potrzeby tworzenia planów. Chociażby w takich miejscach, gdzie są już, za, są już te tereny zabudowane, nie ma tam miejsc na jakieś nowe budowy, osiedla mazowskie na przykład. Jakby nie widzę potrzeby w ogóle, żeby tworzyć tam planów. Owszem, plany miejscowe są ważne, natomiast chyba na przedostatniej komisji inwestycji było też pytanie o tworzenie planów, ponieważ trzeba przyznać, że no, tych planów ostatnio przyjmujemy i tu się myślę... Kolega radna ze mną zgodzi, mało. W tym roku to były bodajże dwa, w poprzednim roku przyjęliśmy jeden plan. Natomiast pani kierownik, kiedy się zapytaliśmy, dlaczego tak mało planów jest, no to po prostu stwierdziła, że niestety z jednej strony są. Potrzebne osoby do opracowywania tych planów. Z drugiej strony mamy pewien boom inwestycyjny, który sprawia, że jest dużo wniosków o pozwolenie na budowę. Tam jest określony czas, kiedy to pozwolenie należy wydać, więc część osób, które opracowywała planu, została przeniesiona. Więc pewnie byłoby to piękna taka wizja, żeby pokryć tym planami miejscowymi. Natomiast no, są miejsca, w których nie jest to potrzebne. A w tym momencie z tego, co się orientuje, to czekamy jeszcze na te plany, do których. Przystępowaliśmy w 2011-2012 w roku. Ale to z tego, co Pani mówi, to tam, gdzie nawet plany byłyby potrzebne, to miasto nie jest w stanie ich wykonać, bo brakuje urzędników? E, powiem tak, no, trzeba by było zatrudnić kolejnych fachowców. Znowu wracamy do kwestii, do której zawsze wracamy, czyli do pieniędzy. E, do tego, ile ich mamy w budżecie. Więc jakby wróćmy do tego, że zbudujemy mieszkania, bo będziemy mieć nowych mieszkańców, będziemy mieć większe wpływy do budżetu i będziemy wtedy mieć środki na tworzenie planu. Bo... 82 plany. Pani Marto, 82 plany. To no jest dowód na to, co Pani powiedziała. To jest dowód na to, że brak determinacji, jeśli chodzi o Pana prezydenta, żeby tę sytuację w planach poprawić. Słusznie Pani zauważyła. Brak... W tym roku dwa. W zeszłym roku jeden plan i to zakwestionowany jeszcze przez pana wojewodę. W dziewiętnastym pięć planów. Mizeria. Chyba nawet sześć. Chyba nawet no tak, sześć. Ale, Patrzą, ale możliwe, że i I komu jedna... na tym zależy? No. E, powiem tak. Myślę, że panu prezydentowi zależy. Myślę, że urzędnikom też zależy. Natomiast jest taka prawda, że jeden urzędnik nie wykona pracy za powiedzmy pięciu. Referat no, planistyczny wróciliśmy... to pięć osób. Jakiś problem, żeby zwiększyć zatrudnienie? No, chyba nie. Chyba finansowy. Pani Marto, kiedy wydajemy A, pieniądze, miliony wydajemy, jesteśmy rozrzutni w różnych innych kwestiach. To w tak ważnej kwestii, jak pokrycie planami i plany zagospodarowania przestrzennego, na no to pieniądze powinny się znaleźć. Jak znać. już, Koszty jak braku już będą planów są dużo większe. jak już będzie projekt uchwały budżetowej, to ja się z kolegą radnym chętnie spotkam. Zapytam się, gdzie jesteśmy za bardzo rozrzutni. Może stworzymy wspólne koło, przynajmniej w tej kwestii. O, bardzo dziękuję chętnie się spotkamy i porozmawiam na ten Marta temat. Marta Kamińska, klub radnych Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Babalski, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, byli gośćmi porannych Pytań radiowych. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.